Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą o chyba najbardziej zażartej bitwie kampanii wrześniowej. Bitwie, która pod wieloma względami jest wyjątkowa, i mam tu na myśli drugą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Czy mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom, co takiego wyjątkowego było w tym starciu? Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, stoczona między 20 a 26, 27 września. Bitwa wojsk polskich, tak zwanego frontu północnego, krzyżujemy broń z niemiecką XIV Armią, z dwoma, a właściwie z trzema korpusami tejże armii. I to jest bitwa, jak słusznie powiedziałeś pod wieloma względami niezwykła, nietypowa i najbardziej zażarta. Dlatego, że to już jest po 17 września, to już jest po tym, jak dwie wielkie armie dwóch zaborczych mocarstw najeżdżają na Polskę. Jest już wiadomo, że to jest koniec. Polska już właściwie jako państwo ulega zupełnemu rozpadowi mniejszości narodowe na wschodzie wypowiadają posłuszeństwo polskiej administracji, polskie armie w ostatnich bitwach, w okrążeniach. I po klęsce nad bzurą resztki wojsk polskich Armii Poznań, Armii Pomorze, przebijają się jeszcze do Warszawy. Broni się Warszawa, broni się Modlin, broni się Hel, ale tak naprawdę sytuacja operacyjna jest beznadziejna. Niemcy wielokrotnie podkreślali, a że to była taka kampania 18-dniowa, a może 3-tygodniowa, że tak naprawdę w pierwszych trzech tygodniach września wojsko polskie zostało zniszczone. Ale to była oficjalna propaganda, dlatego że Niemcy, niemieccy generałowie wiedzieli, że trzecia dekada września, między 20 a 30 września była dla Wehrmachtu w Polsce niezwykle ciężka, niezwykle krwawa, bo oto o paradoksie, kiedy wojsko polskie było jeszcze liczne, kiedy istniały całe armie, kiedy wydawało się, że walczymy jak równy z równym, to wtedy Niemcy bili nas strasznie i ponosili niewielkie straty. A kiedy wydawało się, że już zostaliśmy pokonani, to niespodziewanie przyszło Niemcom stoczyć najcięższe i najkrwawsze bitwy całej kampanii dla niemieckiej 14. armii, która nacierała na południe od Wisły, która forsowała San, która doszła do zamościa i Lwowa, najcięższe walki, największe straty krwawe to jest dopiero trzecia dekada września, kiedy armia niemiecka dostaje rozkaz stop, wycofujemy się na zachód na nową linię demarkacyjną, na linię Wisły i Sanu. I w tym właśnie momencie, kiedy Niemcy są gotowi zacząć się wycofywać, aby zrobić miejsce Armii Czerwonej, spada na nich zaskakująca bitwa. Bitwa, w której my jesteśmy stroną inicjatywną, bo oto z Lubelszczyzny nadchodzi armia generała Dęba Biernackiego, tak zwany Front Północny. I wydaje niemieckiej 14 Armii, a przede wszystkim dwóm jej korpusom, to znaczy 7 i 8 Korpusowi Armijnemu, ciężką, krwawą bitwę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, tak zwaną drugą bitwę o Tomaszów Lubelski. Niemcy są w szoku, dlatego że... Nieco wcześniej została rozegrana na tym obszarze tzw. Tak pierwsza bitwa o Tomaszów Lubelski. Na zachód od linii Zamość-Tomaszów Lubelski, w rejonie Biłgoraja-Krasnobrodu, Niemcy do 20 września zniszczyli próbującą się przebijać na Tomaszów i na Rawę Ruską, a potem na Lwów, armię generała Piskora, która zasadniczo składała się z wojsk armii Kraków. I Niemcy nawet nie zdążyli jeszcze policzyć trofeów, uporządkować swoich pozycji, kiedy dosłownie z dnia na dzień muszą przyjąć nową bitwę, bo oto z północnego wschodu nadchodzi w ten rejon nowe wojsko polskie. To może zacznijmy od początku: od tego, jak te wojska armii generała Dęba Biernackiego znalazły się pod Tomaszowem Lubelskim, bo przecież generał Dąb Biernacki dowodził rozbitą wcześniej armią Prusy, która zginęła jeszcze na zachodnim brzegu Wisły. W takim razie nasuwa mi się tutaj duży... Pytań. Jak generał Dąbiernacki się tam znalazł? Skąd wziął dodatkowe siły? Dlaczego wojska polskie po raz kolejny próbowały się przebić przez Tomaszów lubelski? Dlaczego był to tak ważny kierunek operacyjny? Więc może po kolei. Skąd znalazł się tam generał Dąbiernacki? Rzeczywiście, wszystkie te trzy zagadnienia są tutaj w tej historii niezwykle ciekawe i niezwykle ważne. Generał Stefan Dąb Biernacki, generał dywizji, jeden z, można powiedzieć, najbliższego kręgu legionistów I Brygady Legionów, człowiek niezwykle w okresie międzywojennym wpływowy w wojsku polskim. I jeden z najbardziej zaufanych ludzi marszałka Śmigłego Rydza, z drugiej strony generał wręcz znienawidzony przez wielu podwładnych kiedy czyta się fakt w większości powojenne, opisy generała Dęba Biernackiego, no to włos się na głowie jeży. A czym generał Dąb Biernacki zasłużył sobie na tak niepochlebne opinię swoich współtowarzyszy walki? No inni polscy generałowie mówili, że to byłby dobry dowódca batalionu, no może pułku śmierci, to znaczy był to oficer o bardzo ograniczonych horyzontach taktycznych, horyzontów operacyjnych w ogóle nie posiadał. Przed wojną zasłynął lekceważeniem broni pancernej lotnictwa, ale w ogóle sztuki operacyjnej jako takiej. Bardzo nieprzyjemny w obyciu, hamowaty, bucowaty, niestroniący od intryk, obrażający innych ludzi, bardzo ciężki człowiek w obyciu. Nie lubiano w Wojsku Polskim generała Dęba Biernackiego. Czyli pozycję, którą zajmował, zapewniała mu jakby jego pozycja w ruchu piłsudczykowskim, legionowym. Tak, można by powiedzieć, że to jest klasyczny przypadek mierny, bierny, ale wierny. Niemniej w tym wypadku dom Biernacki nie był Bierny. On jednak rozpychał się łokciami, jak tylko mógł. Zajmował eksponowane stanowiska. Jeżeli szukamy generała czasów sanacji, który wręcz karykaturalnie miałby uosabiać swoją osobą wszystkie wady tamtych czasów, to był niestety taką osobą, generał Dąb Biernacki. I mimo to marszałek śmigły Rydz powierza mu w planie wojny obronnej objęcie dowództwa armii rezerwowej, znanej dzisiaj powszechnie jako armii Prusy. To miała być tak naprawdę najsilniejsza armia ogólnowojskowa, Wojska Polskiego, która miała rozwinąć się na tyłach wojsk przyjmujących bitwę graniczną i miała wejść do walki w drugiej fazie wojny obronnej jako armia, która miała wykonać przeciwuderzenie. I ten plan marszałka zakładał, że ta armia osiągnie gotowość bojową. Później jako armia rezerwowa i będzie użyta jako grupa do przeciwuderzenia w punkcie ciężkości całej kampanii obronnej. Czyli rola, którą otrzymały wojska generała Dęba Biernackiego, była bardzo istotna. Tak, to było zadanie, można by powiedzieć, kluczowe. Armia Prusy miała się składać z wielu dywizji, rozwijała się na zachodnim, niestety, brzegu Wisły, a więc tak naprawdę, czego marszałek nie przewidział, mogła zostać porażona już w w pierwszej fazie działań wojennych, zanim w ogóle jeszcze osiągnęła gotowość bojową, i tak niestety się stało, dlatego że armia rezerwowa została właściwie rozbita do 9 września. Najważniejsza, najsilniejsza armia tam była: 13 Dywizja Piechoty, 19, 29, 3, 12, 36. Te wojska, na które tak bardzo liczył w wymiarze operacyjnym marszałek śmigły rydz że one zatrzymają, spowolnią tempo natarcia wroga, wykonując przeciwuderzenie w skali operacyjnej, a potem w ramach odchodzenia, na kolejne pozycje wycofają się za Wisłę. To to w ogóle nie, nie udało się. I wschodni brzeg Wisły zaczęły przechodzić tylko rozbite, niewielkie pododdziały czy oddziały z, ze zniszczonych Związków Taktycznych Wojska Polskiego. Była katastrofa. Generał Dąb Biernacki, nie radząc sobie z sytuacją operacyjną, po prostu porzucił armię Prusy, przeprawił się przez Wisłę, pojechał do marszałka śmigłego Rydza i powiedział mu, że żołnierz źle walczy, że armia została zniszczona, bo żołnierze popadają w panikę, nie chcą się bić, oficerowie nie rozumieli moich rozkazów i w ogóle wszyscy są winni, tylko nie ja. Oficerowie sztabu naczelnego wodza myślą, no to teraz marszałek mu pokaże. No pewnie go nie rozstrzela, ale może chociaż wsadzi do aresztu. No to dlaczego właśnie nie stało się tak? Marszałek śmigły ryc miał specyficzny dobór kadr. Ważniejsze niż kompetencje były układy osobiste. I zamiast ukarać w ten czy inny sposób dowódcę, który Porzucił armię. Zamiast odsunąć od dowodzenia człowieka, który poniósł klęskę, marszałek Śmigły Rydz mianował generała Stefana Dęba Biernackiego dowódcą Frontu Północnego. A czym był ten Front Północny? Bo przecież. W... W pierwotnym planie kampanii wrześniowej nie było przewidzianego takiego szczebla dowodzenia. Tak, tutaj tytułem wyjaśnienia w sztuce operacyjnej, tak jak w taktyce, mamy kilka szczebli organizacyjnych wojsk i związkiem operacyjnym jest armia, natomiast kilka armii tworzy grupę armii. W Wojsku Polskim czy w Armii Czerwonej to pojęcie grupa armii określana jest właśnie mianem frontu, czyli front to inaczej kilka armii ogólnowojskowych działających na określonym kierunku operacyjnym. I marszałek śmigły Rydz 10 września 1939 roku zaczyna kreować nową koncepcję operacyjną dalszego przebiegu kampanii obronnej, gdzie poszczególne armie zostaną podporządkowane dowódcom wyższego szczebla, dowódcom frontów. I właśnie generał Dąb Biernacki ma za zadanie dowodzić odwrotem części wojsk polskich na kierunku południowo-wschodnim to znaczy ma zebrać resztki armii Prusy, które wycofują się przez Wisłę. Ma a również pod swoją komendę zebrać wojska np. samodzielnej grupy operacyjnej Narew, grupy operacyjnej Wyszków, armii Modlin. Te wszystkie siły, które wycofują się z Polski Północnej, częściowo Północno-Zachodniej, cofają się na wschodnie Mazowsze, cofają się na Lubelszczyznę, mają od tego momentu podlegać generałowi Dębowi. Osobne zadanie dostaje generał Rumel, w Warszawie osobne generał Piskor, na południu generał Sąskowski dostaje rozkaz koordynowania działań na tym obszarze Małopolski Wschodniej w ramach tzw. frontu południowego. I stopniowo te armie mają wycofywać się na obszar Małopolski Wschodniej, na kierunek wołyński, na kierunek galicyjski, bo tam marszałek śmigły Rydz zamierza oprzeć dalszą obronę. A w takim razie jak generał Dąb Biernacki poradził sobie z tym bardzo ważnym zadaniem. Czy udało mu się w jakiś sposób zebrać te wojska w jedną spójną strukturę? No można by powiedzieć, że paradoksalnie w tym morzu nieszczęść, jakie spotkało nas w roku 39, to z zadania reorganizacji wojsk, może na nie tyle co sam generał Dąb Biernacki, ale szerzej oficerowie na obszarze wschodniego Mazowsza, a zwłaszcza na obszarze Lubelszczyzny, poradzili sobie całkiem nieźle. To wynikało z tego, że po pierwsze, jak powiedziałem, na ten obszar z Zachodu zaczęły wy. Rozbite dywizje Armii Prusy wchodziły na obszary, gdzie znajdowały się przecież garnizony pokojowe licznych jednostek, gdzie znajdowały się składy zaopatrzeniowe ze stawami KO Dęblina, jako największym polskim składem materiałowym, gdzie znajdowały się liczne koszary, jednostki rezerwowe, pułki marszowe, itd, i tak dalej. I między 11-12 września a 17 września, w rejonie takich miast jak Chełm, jak Lublin, jak Krasnystaw, jak Kraśnik, zaczęto odtwarzać, reorganizować organizować rozbite wcześniej związki taktyczne. I tak na przykład z rozbitej 13 Dywizji Piechoty formowano tak zwaną 13 Brygadę Piechoty, z rozbitej 19 Dywizji Piechoty powstała 19 Brygada Piechoty, powstawała 3 Brygada Piechoty, czy na przykład 29 Brygada Piechoty. Czyli teoretycznie związki taktyczne nieprzewidziane w tej pierwotnej mobilizacji, one powstawały jako związki improwizowane. Czyli zamiast Dywizji Piechoty formowano Brygady Piechoty, tylko one czasami brygadami były na Nazywane na wyrost. Dlatego że żołnierza było nawet w nich dużo, sześć batalionów piechoty. Gorzej było z łącznością, gorzej było z artylerią, gorzej było z uzbrojeniem, z zapasami amunicji. To nie były pełnowartościowe brygady piechoty. I właśnie na obszarze Lubelszczyzny generał Dom Biernacki ustanowił swoje stanowisko dowodzenia. Musiał to zrobić już na obszarze Lubelszczyzny, choć pierwotnie planował to jeszcze zrobić na obszarze wschodniego Mazowsza. Ale na obszarze wschodniego Mazowsza, na południe od Bugu, byli już Niemcy. Armia niemiecka pobiła Armię Modlin, pobiła Grupę Operacyjną Wyszków, pobiła samodzielną Grupę Operacyjną Narew, sforsowała Narew, sforsowała Bóg. I wojska polskie, pobite w tych wszystkich bitwach, cofały się właśnie na Lubelszczyznę. Na podlasie, na polesie, często do swoich macierzystych garnizonów, gdzie znajdowano zapasowe działa, gdzie znajdowano bataliony marszowe, jednostki służące do uzupełnień pododdziałów i oddziałów polu. Co pozwalało częściowo odtwarzać potencjał bojowy określonych Związków Taktycznych Wojska Polskiego, aczkolwiek nie w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, można było uzupełnić, tak jak powiedziałem, piechurów, można było czasem uzupełnić artylerzystów, kawalerzystów, ale nie jednostki łączności, nie artylerię, nie artylerię przeciwpancerną. Niemniej Lubelszczyzna stała się rejonem w drugiej dekadzie września 1939 roku odtwarzania wojsk z rozbitej armii Prusy oraz to był obszar, gdzie spływały wojska grupy operacyjnej Wyszków czy armii Modlin. W takim razie jakie siły udało się zebrać generałowi dębowi Biernackiemu na tej Lubelszczyźnie? Generał Dąb Biernacki z jednej strony odtworzył część oddziałów rozbitej armii Prusy, czy raczej inaczej, dywizji przydzielonych armii Prusy, zniszczonych, a teraz odtworzonych jako niepełne dywizje w postaci brygad. Jednocześnie generałowi Biernackiemu podporządkowane zostały wojska armii Modlin. To było ważne, dlatego że armia Modlin razem z grupą operacyjną Wyszków, to było zgrupowanie generała Emila Krukowicza Przedrzymirskiego i on cofał się z Mazowsza na Lubelszczyznę. On dysponował resztkami pierwszej Dywizji Piechoty generała Kowalskiego, 33 Dywizją Piechoty Rezerwowej generała Piekarskiego czy 41 Dywizją Piechoty rezerwowej. W ten rejon nadciągnęły nawet resztki armii łódź. Przede wszystkim szczątkowa dziesiąta dywizja piechoty, która przechodziła kolejne reorganizacje, bo to było tak, że niektóre nasze dywizje były rozbijane, przechodziły przez jakieś miasta garnizonowe, zabierały ze sobą bataliony uzupełniające i odtwarzały się na nowo w zupełnie nowym składzie. Tylko problem polegał na tym, że zwartość tych jednostek była bardzo różna. Jak żołnierze walczyli razem ze sobą od kilku czy kilkunastu dni, znali się, z Swoich dowódców, to zwartość takich kompanii i batalionów była duża. Natomiast jeżeli to były bataliony marszowe, wchłonięte przez jakąś dywizję, gdzie ci ludzie, jak to się mówi, jeszcze prochu nie wąchali, to dla nich każdy kontakt z wrogiem oznaczał olbrzymie wyzwanie, nawet psychologiczne. I często takie bataliony zebrane, maszerujące, rozpadały się przy pierwszym starciu. Więc żołnierz był bardzo nierówny. Część żołnierzy to byli zahartowani już w walce, zaprawieni żołnierze, którzy przeszli już przez pierwsze porażki, ale te porażki ich nie złamały, a część żołnierzy to były. Byli tak zwani świeżacy, którzy nie nadawali się tak naprawdę do walki, albo dopiero ta walka miała ich zahartować. Niezależnie od, tak jak powiedziałem, tej pierwszej Dywizji Piechoty, 33-41 Dywizji Piechoty, Mazowieckiej Brygady Kawalerii, resztek Wileńskiej Brygady Kawalerii, to również generałowi Dębowi Biernackiemu została podporządkowana grupa operacyjna kawalerii generała Władysława Andersa. To były resztki trzech brygad kawalerii Kresowej, Wołyńskiej, Nowogórskiej. To były jednostki, które bądź wycofały się z obszaru armii modlin, bądź nawet z obszaru armii łódź. Grupa operacyjna generała Andersa pierwotnie działała przecież przy generale Rumlu w ramach obrony Warszawy. Jeszcze 13 września ona działała przecież w rejonie Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, ale wkrótce Anders nie chcąc dać się okrążyć w Warszawie, przez powiat garwoliński ruszył na Lubelszczyznę, czyli wycofywał się na południowy wschód i wszedł w strefę odtwarzania się właśnie frontu północnego generała Dęba. Na obszarze wojsk generała Dęba znalazła się też część wojsk tak Armii Lublin. Mówię o tak zwanej Armii Lublin, bo tak naprawdę takiej armii nigdy nie było. To znaczy, my w roku 1939 bardzo szafowaliśmy nazwami, przesuwaliśmy chorągiewki na mapach, tworzyliśmy fronty, armie, których nie było. Nazywaliśmy armiami słabe korpusy, które nie miały struktury dowodzenia korpusu. Generał Dąb Biernacki został dowódcą frontu, ale tak naprawdę Dąb Biernacki nie miał aparatu dowodzenia. Dla potrzeb frontu. Ale ta niedoszła armia Lublin włożyła bardzo ważne wiano w skład frontu generała Biernackiego. Otóż generał Piskor, który miał pierwotnie bronić linii środkowej Wisły, wkrótce zaczął z częścią wojsk armii Lublin wycofywać się na południowy wschód, na Lwów, natomiast pozostawił do dyspozycji generała Dęba Biernackiego 39 rezerwową dywizję piechoty. To był bardzo nietypowy związek taktyczny. On się Spóźnił na klęskę Armii Prusy. Ponieważ się spóźnił, no to nie został zniszczony. To była jedyna, tak naprawdę silna dywizja w ręku generała Dęba Biernackiego. Ona miała nietypowy skład, bo poszczególne jej pułki i bataliony i tak zostały wcześniej rozśrodkowane do innych zgrupowań. Z kolei ta dywizja przyjęła inne jednostki, jeszcze wzmocniała się pod oddziałami z innych rozbitych dywizji. Ona była właściwie najsilniejszą dywizją wojska polskiego w kampanii. I teoretycznie generał Dąb Biernacki miał kilka dywizji piechoty, kilka Brygad Piechoty, kilka brygad kawalerii, dywizjony artylerii ciężkiej. To była na papierze całkiem niezła siła, to było ponad 100 tysięcy wojska. Tylko potrzeba była czasu, żeby się reorganizować. 11 września marszałek Śmigły-Rydz nakazał wycofywanie wojska w kierunku na Zamojszczyznę, w kierunku na Małopolskę Wschodnią. Ale 13 września nakazał już armion, które mogły maszerować, które miały jeszcze swobodę manewru, odwrót na przyczółek rumuński. Żeby tam dotrzeć, można było maszerować albo przez Wołyń, albo trasą przez Tomaszów Lubelski, Rawę Ruską i Lwów. I tak naprawdę zarówno generał Piskor, jak i generał Dąb-Biernacki zdecydowali wykorzystać... Korzystać trasę Tomaszów Lubelski, Rawaruska Lwów, chcieli w ten sposób tą trasą dotrzeć na przedmoście rumuńskie, przy okazji przechodząc przez Lwów, tam zaopatrując się, tam reorganizując swoje oddziały. Czyli Tomaszów Lubelski był takimi wrotami do przedmościa rumuńskiego. Znaczy ja bym powiedział, że Tomaszów Lubelski był wrotami do Lwowa, a Lwów był wrotami do przedmościa rumuńskiego, przynajmniej tak wydawało się polskim dowódcom. A dlaczego zatem wojska, które podlegały generałowi dębowi Biernackiemu, wojska frontu północnego, nie wyruszyły razem w kierunku Lwowa, bo tak jak powiedziałeś, najpierw doszło do pierwszej bitwy pod Tomaszowym Lubelskim. Czy to wynikało z jakiegoś braku koordynacji, czy to wynikało z nacisku Niemców, czy, czy jeszcze inne czynniki wchodziły tu w grę? W połowie drugiej dekady września, kiedy generał Dom biernacki dopiero reorganizował swoje wojska. Wojska generała Piskora, ta mityczna armia Lublin już przystępowały do bitwy o Tomaszów Lubelski w warunkach operacyjnego okrążenia, dlatego że Niemcy wyprzedzili nasze armie polowe. Już 13 września 1939 roku wojska niemieckiego 22 korpusu armijnego, wyminęły od wschodu cofające się wojska polskie, zajęły Rawę Ruską, Tomaszów Lubelski, Lubelski I przede wszystkim zajęły Zamość. I nasze oddziały, Grupa Operacyjna Boruta, Armia Generała Piskora, te siły zostały w jakiś sposób zamknięte w operacyjnym okrążeniu na północny zachód od Tomaszowa Lubelskiego. I próbowały się przebić, wyrwać się na Tomaszów Lubelski i Rawę Ruską. I zostały zniszczone w bitwie, która zakończyła się 20 września 1939 roku, walcząc z niemiecką 14 Armią, z jej kilkoma korpusami armijnymi, w tym jednym korpusem szybkim. Czyli tak naprawdę nie było żadnego współdziałania między wojskami generała Dęba Biernackiego, a armią generała Piskora. To współdziałanie nie zaistniało, niemniej generał Dąb Biernacki starał się przyjść na odsiecz armii generała Piskora. Wiedział, że wojska generała Piskora walczą na zachód od linii Zamość Tomaszów Lubelski i podejmował wysiłki, aby przyjść na pomoc. Niemniej to były wysiłki spóźnione, dlatego że i tak masa jego wojsk mogła dotrzeć na pole bitwy 24-40 8 godzin po kapitulacji wojsk generała Piskora. Ale rzeczywiście pierwotnym zamiarem generała Dęba Biernackiego było przyjście na pomoc koledze, o ile można powiedzieć, że generał Dąb Biernacki miał jakiś kolegów. Czy po pierwszej bitwie pod Tomaszowem lubelskim Niemcy spodziewali się, żeby nasze wojska uderzą tam ponownie? No i tutaj dochodzimy do elementu kluczowego, kiedy mówimy o fenomenie i specyfice drugiej bitwy o Tomaszów lubelski. Już 14, 15, 16 września wokół wojsk generała Dęba-Biernackiego zaczęło krystalizować się operacyjne okrążenie. Generał Guderian z Prus Wschodnich dotarł już z korpusem swoim szybkim do Brześcia. 16 września Niemcy byli już we Włodawie. Jednocześnie od zachodu oddziały niemieckie zaczęły forsować Wisłę. Niemiecki IV Korpus Armijny ruszył na Lublin, ruszył na Krasny Staw. A od południa już 13 września niemieckie czołgi II Dywizji Pancernej z 14. Armii zameldowały się w zamościu. Niemiecka 4 Dywizja Lekka dotarła do Chrubieszowa. Generał Dąb Biernacki już 15-16 września miał w wymiarze operacyjnym częściowo odciątą drogę na południe, na Lwów. I do drugiej bitwy o Tomaszów Lubelski by nie doszło, gdyby nie to, co stało się 17 września 1939 roku. Bo tego dnia Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, i w niemieckich sztabach korpusu i armii zaczęto stopniowo hamować, a potem zatrzymywać ruch własnych wojsk na wschód bądź na południe. Generał Guderian zdobył Brześć, wysłał niektóre ze swoich czołgów bardziej na południe, w kierunku Lublina i Hełma. One doszły do Sawina, to jest nieco na północ od Hełma. Czyli już 16 września stanowisko dowodzenia frontu północnego zostało po raz kolejny zagrożone. Ale oddziały polskie odtwarzane w rejonie Lublin-Chełm zatrzymały ten zagon niemieckich wojsk pancernych. Z drugiej strony niemiecki czwarty korpus armijny naciskał od zachodu. 17 września to już są walki o Lublin, ale Niemcy 17 18 września po zdobyciu Lublina odpuścili. Oni nie nacierali dalej niż na Lublin, na Krasny Staw, na Zamość czy na Tomaszów Lubelski. Nie szli już dalej na wschód. Czekali na Armię Czerwoną. Czekali na Armię Czerwoną. Niemcy docierali do Wieprza i nie zamierzali nacierać dalej. To wszystko bardzo pomagało generałowi Dębowi Biernackiemu przemieszczać wojska w kierunku przyszłego pola bitwy. Generał Dąb Biernacki i w tym właśnie momencie, 18 września, kiedy no, wojska generała Piskora były już w bardzo ciężkiej sytuacji operacyjnej, w czasie pierwszej bitwy o Tomaszów Lubelski, on dopiero rozpoczął swoimi wojskami, rozpoczął marsz na południe, a potem na południowy zachód. I zamierzał osiągnąć rejon Zamościa i zamierzał osiągnąć rejon Tomaszowa-Lubelskiego. To miały być jakby pierwsze obszary dalszego marszu armii w kierunku na Rumunię lub Węgry. Generał Dąb Biernacki stworzył trzy. Grupy operacyjne. Na flance zachodniej była to grupa operacyjna generała Kruszewskiego, na flance wschodniej była to grupa operacyjna generała Przedrzymirskiego, dowódcy armii Modlin. Centralnie maszerowały wojska grupy operacyjnej kawalerii generała Andersa. Na papierze to było co najmniej 60 tysięcy żołnierzy, to było około 200 dział polowych, około 100 dział przeciwpancernych. To zgrupowanie dysponowało jeszcze nielicznymi czołgami czy tankietkami. Problem polegał na tym, że nie istniał jeden sprawny ośrodek decyzyjny w tym froncie północnym. Dlatego, że generał Dąb Biernacki był nielubiany, nie miał odpowiedniej charyzmy i na przykład generał Anders właściwie nie zamierzał go słuchać. Do tego po 17 września rozprężenie, demoralizacja coraz szerzej zaczęła wkradać się w szeregi wojska polskiego. Duża część wojsk, które maszerowały w kierunku zamościa czy Tomaszowa Lubelskiego, no, rozpadała się po drodze. Szerzyła się dezercja, ale brakowało też odpowiedniego aparatu dowodzenia i odpowiedniego aparatu łączności, co powodowało, że poszczególne związki taktyczne wojska polskiego nie potrafiły skoordynować ze sobą działań. Za mało mieliśmy radiostacji, za mało mieliśmy kabla telefonicznego, za mało mieliśmy gońców. Często nawet walczące, relatywnie blisko siebie, poszczególne brygady czy dywizje nie potrafiły wzajemnie wspierać się w walce. Czyli te zgrupowania tak naprawdę nie działały jako jeden front północny, tylko jako trzy osobne grupy. Operacyjne. One działały na relatywnie wąskiej przestrzeni, ale rzeczywiście, można by powiedzieć, że zwłaszcza w pierwszej fazie bitwy trudno wskazać jakieś realne współdziałanie grupy operacyjnej generała Kruszewskiego i generała Przedrzymirskiego, ale teoretycznie idąca w kierunku Zamościa, idąca w kierunku Tomaszowa Lubelskiego armia generała Dęba Biernackiego, tak zwany front północny, to była ostatnia zdolna do samodzielnego działania w wymiarze operacyjnym armia wojska polskiego. Grupa operacyjna generała Przedrzymirskiego miała pierwszą dywizję piechoty Legionów, ale w improwizowanym składzie, niepełną. Miała 41 rezerwową dywizję piechoty, która częściowo wchłonęła zniszczoną 33 dywizję. Miała wreszcie tzw. kombinowaną dywizję piechoty, gdzie była 13 brygada piechoty, gdzie była 19 brygada piechoty. Tutaj dowodził generał Jerzy Wołkowicki. Odchodziliśmy w warunkach oderwania od wszelkich składów materiałowych i zaopatrzeniowych. Stawy, największy magazyn. Magazyn amunicji uzbrojenia Wojska Polskiego był od 17-18 września już niedostępny. Co powodowało, że żołnierze mieli tylko to, co przy sobie, i już żadnej szansy na zdobycie nowej amunicji, na zdobycie nowego porządzenia. W przypadku grupy operacyjnej generała Kruszewskiego, to na przykład 10 Dywizja Piechoty, to właściwie dysponowała jednym zbiorczym pułkiem. Żołnierzy z jednostek rezerwowych, którzy byli niepewni w walce. Najsilniejsza, najbardziej wartościowa jest to 39. Dywizja Piechoty Rezerwowej generała Bruno Olbrychta, który zresztą był przedwojennym dowódcą w Zamościu, więc doskonale znał teren bitwy. Tą 39. Dywizję Piechoty wspierała 29. Brygada Piechoty, improwizowana. Dowódcą był tutaj pułkownik Bratro, ale co ciekawe szefem sztabu podpułkownik Pawło Szandruk, Ukrainiec, który potem w 1944-1945 roku na koniec wojny będzie dowodził w służbie niemieckiej wszystkimi formacjami Ukraińców. Ale nie jest to absolutnie postać związana z UPA czy coś takiego, bo podpułkownik Pawło Szandruk był polskim bohaterem drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim natomiast maszerowało to Wojsko Polskie w paru kolumnach bez właściwej organizacji z ciągłą zmianą rozkazów i planowania i druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim zaczyna się tak naprawdę jeszcze kiedy nie skończyła się pierwsza dlatego, że w nocą z 18 na 19 września 29 Brygada Piechoty bez jakiejkolwiek właściwej koordynacji zaatakowała Zamość plan był taki, że na Zamość uderzy cała 39 Dywizja Piechoty ale nie uderzyła, za to nie uderzyła 29 Brygada Piechoty zakończyło się to kompletną masakrą atakujących oddziałów polskich. To był zły prognostyk dla tej bitwy dlatego że po raz kolejny pokazaliśmy że o ile żołnierza mamy walecznego to system dowodzenia często w ogóle nie istnieje. Ciężko skoordynować na poziomie brygady jednoczesny atak kilku batalionów w, w kilku pułkach, a ciężko skoordynować natarcie i to jeszcze natarcie nocne, jak się nie ma odpowiedniego aparatu dowodzenia i łączności. Pododdziały niemieckiej 4. dywizji lekkiej i 2. dywizji Pancernej odparły nas i to był jakby nasz pierwszy przeciwnik, grupy osłonowe wojsk niemieckich, które blokowały od wschodu zgrupowanie generała Piskora. To jeszcze zatem wrócę do tego swojego wcześniejszego pytania. Czy te ponowne natarcie na Tomaszów Lubelski, frontu północnego tym razem, e, zaskoczyło Niemców? Można powiedzieć, że w pewnym sensie Niemcy zostali zaskoczeni, a w pewnym sensie niedoceniali, jak wielka masa wojsk na nich maszaruje. Oni zlekceważyli nas, dlatego, że wojska niemieckie na linii Zamość-Tomaszów-Lubelski utworzyły linię przechwytywania. Poszczególne niemieckie bataliony, poszczególne niemieckie pułki zajmowały określone miejscowości wsparte saperami, wsparte dywizjonami artylerii i miały przechwytywać, jak się spodziewano, takie już ostatnie rachityczne ataki Wojska Polskiego. No bo ten atak 29 Brygady Piechoty na Zamość był rachityczny. Tak naprawdę Niemcy przy niewielkich stratach pobili 29 Brygadę, wzięli kilkuset jeńców, więc to natarcie na Zamość było zupełnie nieudane. Ale Niemcy rzeczywiście nas lekceważyli i dowództwo 14 Armii i poszczególnych korpusów dowodziło w drugiej bitwie o Tomaszów Lubelski zwyczajnie nieźle, co wynikało również z tego, że miała sprzeczne rozkazy. Zniszczyć Wojsko Polskie, a z drugiej strony mieli już wycofywać się za San. I myśmy im narzucali bitwę, oni nie chcieli jej przegrać, oni nie chcieli nam oddać terenu, oni chcieli nas zniszczyć, a jednocześnie nie koordynowali już działań ze sobą tak jak należy. To spowodowało, że po raz pierwszy w czasie kampanii żołnierz polski dzień w dzień mógł skutecznie atakować Niemców i stopniowo wypierać ich z kolejnych wsi. Po raz pierwszy w tej wojnie Niemcy musieli się cofać często na wiele kilometrów, i wielu polskim żołnierzom wydawało się, że jest to bitwa, którą przynajmniej nie tyle co wygrali, co wygrywali przez jakiś czas. Za cenę olbrzymich strat jednak niektóre nasze wojska szły do przodu. A dwa niemieckie korpusy 14 armii nie potrafiły zorganizować ze sobą współdziałania, bo jeden dowódca chciał się wycofywać, a drugi chciał niszczyć wojsko polskie. Czyli te nasze ataki już tych trzech kolumn wchodzących w skład frontu północnego były już lepiej zorganizowane niż to natarcie. 29 Brygady? To zależy. To znaczy myśmy podchodzili na linię Zamość-Tomaszów-Lubelski od północnego wschodu. Chcieliśmy osiągnąć Tomaszów-Lubelski, chcieliśmy osiągnąć Krasnobród. I między 20 a 23 września w ciągu czterech dni walk na całym tym obszarze doszło do wyjątkowo krwawej, zaciekłej bitwy pomiędzy wojskami trzech grup operacyjnych Wojska Polskiego, a dwoma niemieckimi korpusami armijnymi, to znaczy siódmym i 8 korpusem armijnym. I Niemcy z początku zamierzali zatrzymać nasze natarcie rozwiniętą na bardzo dużej przestrzeni niemiecką czwartą dywizją lekką, dywizją zmechanizowaną. Ta dywizja broniła się i w Zamościu, i w Tomaszowie, lubelskim i na całym obszarze między tymi dwoma miejscowościami była rozproszona i kiedy myśmy zaatakowali 20 21 września jej poszczególne bataliony szwadrony właściwie bo on, to była dywizja z pułkami strzelców konnych to Niemcy ponieśli serię zaskakujących miejscami porażek ponosili największe straty od początku kampanii czwarta dywizja lekka największe straty poniosła właśnie w czasie walk o Tomaszów Lubelski dlatego że nagle poszczególne kompanie szwadrony niemieckie stacjonujące w jakichś wioskach czy miasteczkach, były na przykład w nocnych atakach znoszone przez całe bataliony Wojska Polskiego, które szły do ataku na Bagnety. Niektóre niemieckie kompanie w środku nocy były budzone alarmowo, bo oto wychodzi atak polskiego batalionu nie wiadomo skąd. I to jeszcze na dodatek ze wsparciem artylerii. Gwałtowność uderzenia Wojska Polskiego i skuteczność tego ataku była większa niż w czasie bitwy nad Bzurą, gdzie teoretycznie do walki wchodziły zorganizowane, jak należy, strukturalnie dywizje Wojska Polskiego. Ale myśmy nad Bzurą w ataku nawet na 30. niemiecką dywizję piechoty nie osiągaliśmy takiej przebojowości jak w czasie walk o Tomaszów lubelski. To wynikało z tego, że Niemcy sami nie wiedzieli do końca, co robią i co się dzieje. U nich dwa korpusy nie współdziałały ze sobą. A żeby było jeszcze śmieszniej, najpierw główne uderzenie przyjęła wspomniana czwarta dywizja Lekka. Poniosła dosyć duże straty, ale była bardzo silnym związkiem taktycznym o dużej ilości broni maszynowej, zmotoryzowanej artylerii, miała batalion czołgów i tak dalej. Ona z nami toczyła ciężkie walki 20 i 21 września, po czym została odwołana z frontu. W ogóle odjechała na zachód. Ale nie w wyniku naszego natarcia, tylko jakby niezależnym rozkazem niezwiązanym z tą bitwą, tak? Tak, ona zeszła z pola walki w warunkach, kiedy wróg, czyli my, oddziaływał na to pole walki coraz większymi siłami, na całym odcinku Zamość, Tomaszów, Lubelski. Czy to tworzyło polskim jednostkom drogę na południowy wschód? Nie, dlatego, że obok 4 Dywizji Lekkiej, w pewnym oddaleniu na południowy zachód, znajdowały się główne siły 14 Armii na tym obszarze, czyli mówimy o 7 i 8 Korpusie. Niemcy mieli w tym rejonie 68 Dywizję Piechoty, 27 Dywizję Piechoty, 8. dywizję Piechoty i 28 dywizję Piechoty. 4 niemieckie dywizje piechoty wzmocnione artylerią korpuśną. To był nasz przeciwnik, więc teoretycznie generał Dąb Biernacki miał tyle samo dywizji, co wróg. Ale no jakość, struktura wewnętrzna, dostępność amunicji były odmienne, ale Niemcom też brakowało amunicji, dlatego że oni w ciągu 14 dni dojechali do Chrubieszowa i zamościa. Ich armia zrobiła przecież setki kilometrów na wschód. Często to niemiecka artyleria po raz pierwszy i jedyny w tej wojnie. Wcześniej niż Polska przerywała ogień, bo im też brakowało amunicji i Niemcy nawet dowozili ją drogą lotniczą. A czy siły generała Dęba Biernackiego umiały wykorzystać to zamieszanie po stronie niemieckiej i skutecznie przepychały się jednak w tym kierunku, który zamierzały osiągnąć? Tak się z początku wydawało. 20, 21 i 22 września to są trzy dni. W wielu miejscach śmiało można powiedzieć chwały wojska polskiego. Walki w rejonie takich miejscowości jak Cześniki, Łabunie, Łaszczów, to jest. Jest teren, który kilkakrotnie przechodzi z rąk do rąk. My atakujemy, Niemcy kontratakują, artyleria obu stron okłada się intensywnie. Przede wszystkim wyróżnia się 39. Dywizja Piechoty, która właśnie w rejonie Cześniki Łabunie powoli spycha Niemców, ale to jest ciężka walka. Niemcy nie chcą odpuścić. Kiedy 4. Dywizja lekka zostaje zluzowana, na tym obszarze walczą np. pod oddziały niemieckiej 27. Dywizji Piechoty. I znów poszczególne niemieckie bataliony, poszczególne niemieckie pułki przepychają się z naszymi poszczególnymi pułkami. Ale z początku nam się wydaje, że damy radę, bo my walczymy z Niemcami jak równy z równym. Bierzemy jeńców, zabijamy ich, zdobywamy karabiny, zdobywamy armaty. Do 23 września wszystkie trzy polskie grupy operacyjne są już na placu boju. Dowództwo jednego z niemieckich korpusów, siódmego, siłami 27 i 68 Dywizji Piechoty zachowuje się relatywnie biernie, broniąc się w rejonie Zamościa wykonuje tylko ograniczone operacyjnie kontrataki w rejonie miejscowości Łabunie. Podczas gdy dowództwo ósmego niemieckiego korpusu armijnego, które broni Tomaszowa Lubelskiego, jest nieco bardziej ambitne. Ono, widząc, że nadchodzi armia polska, chce stoczyć z nimi jeszcze jedną bitwę, chce ich zniszczyć. I przesilenie nadchodzi 23 września. 8. niemiecki korpus armii wykonuje potężne przeciwuderzenie na nas z południa i to jest dla nas katastrofa, dlatego że w ciężkiej całodniowej walce zostaje rozbite całe lewe skrzydło frontu północnego, czyli pierwsza dywizja piechoty Legionów, a właściwie to, co z niej zostało oraz dywizja kombinowana zostają zniszczone. Dowódca pierwszej dywizji piechoty, generał Kowalski, ranny, zostaje wzięty do niewoli przez Niemców. Lewe skrzydło, te pod Tomaszowym Lubelskim ulega 23 września zagładzie. Jednocześnie na północ w rejonie zamościa przychodzą złe wiadomości. 29. Brygada Piechoty zostaje ostatecznie przez wojska niemieckie rozbitej, dowódca nie wytrzymuje nerwowo, opuszcza pole bitwy, odjeżdża w nieznanym kierunku. Do generała Dęba Biernackiego przychodzą informacje, że na obu skrzydłach jest klęska, ale jednocześnie część kawalerii pod dowództwem generała Andersa przebija się przez centrum niemieckiego ugrupowania i 23 września wdziera się do Krasnobrodu. Tylko że Anders nie czeka, on wychodzi jakby z kotła, z matni, on tych kawalerzystów, co ma pod sobą, to z nimi jedzie dalej, nie czeka na resztę kawalerii, w ogóle nie czeka na piechotę. I co z tego, że on się przebija jako pierwszy na Krasnobród, zdobywa Krasnobród, jak na obu skrzydłach jest klęska, i Dąb Biernacki załamuje się. 23 września wzywa generała Kruszewskiego, wzywa generała Krukowicza przed i mówi im: To koniec, róbcie, co chcecie. Ja się przebieram w cywilne łachy, przebijam się do Rumunii. Wy też zresztą przebijajcie się wszyscy w kierunku Rumunii w kierunku Węgier. I oto 23 września 1939 roku generał Dąb Biernacki porzucił swoją armię po raz drugi. To jedyny taki przypadek w historii wojska polskiego, żeby dowódca armii dwa razy porzucił ją w ciągu no, 23 dni. I generał Dąb Biernacki, to był generał dywizji, on przeszedł tą zieloną granicę, a potem dotarł do Francji. I spośród wszystkich polskich generałów, on właściwie od razu trafił tam, gdzie powinien go jeszcze umieścić marszałek śmigły czyli trafił do więzienia. Znaczy to był proces. tak? On najpierw był w areszcie domowym, potem był w różnego rodzaju obozach odosobnienia, a koniec końców trafił. Po prostu do więzienia. Został zdegradowany, został wydalony z wojska, ale nawet będąc nieformalnym więźniem na zachodzie wojska polskiego, knuł przeciwko generałowi Sikorskiemu i właśnie za to koniec końców trafił do więzienia. Taki to był człowiek. Ale co ciekawe, mimo że Dąb Biernacki 23 września porzucił swoje wojska, to generał Przedrzymirski pozostał na polu walki i bitwa toczyła się dalej, i ona wciąż była tak samo zażarta, tak samo zaciekła. Nie było już frontu północnego, a my 23, 24, 25 września cały czas atakowaliśmy na ten Krasnobród i na pobliską Suchowolę, a Niemcy kontratakowali. My trzy razy zdobywaliśmy Krasnobród: 23, 24 i 25 września Wojsko Polskie zdobywało to miasteczko. W nocnych atakach rozbijaliśmy poszczególne kompanie, czy nawet niemalże niemieckie bataliony, które lekceważyły nas z początku. Przychodziły na jakąś pozycję, zajmowały ją i sądziły, że walka jest skończona, no bo przecież radio, wszyscy informują, że Wojska Polskiego już nie ma, a tu nagle w nocy zwala im się pułk jazdy albo batalion piechoty atakiem na bagnety, a oni śpią nieubezpieczeni. I to lekceważenie nas powodowało, że Niemcy ponosili bardzo duże, jak na nich w tej kampanii, straty. Dziesiątki zabitych, dziesiątki rannych, dziesiątki zaginionych. W każdym niemieckim pułku, batalionie, nawet nie jeden niemiecki major położył wtedy głowy. A czy tylko wojskom generała Andersa udało się wyjść z tego kotła, czy też inne jednostki miały równie dużo szczęścia? Znaczy ja powiem taką kontrowersyjną frazę. Generał Anders nie czekał na piechotę, ale on też nie czekał na część kawalerzystów, więc Anders przebijał się, pędził, nie patrząc na nic. On się z tego kotła pod Tomasza lubelskim chociaż to kocioł to jest pojęcie umowne bo od wschodu nie było okrążenia niemieckiego ale było wiadomo że powoli zbliża się armia czerwona więc ci żołnierze polscy przebijali się już nie do Lwowa który padł 22 września tylko ku granicy mając świadomość że co prawda bezpośrednio na ich plecach nie ma żadnego przeciwnika ale armia czerwona zbliża się więc to była taka dramatyczna bitwa pobić Niemców, przebić się przez nich, zanim przybędzie armia czerwona. A Niemcy z kolei nie wiedzieli niszczyć wojsko polskie, bronić się przed nim, wycofywać się. I w pewnym momencie Niemcy robili trzy rzeczy jednocześnie. Część niemieckich dywizji po prostu odchodziła na wschód, część kontratakowała nas, żeby nas zniszczyć, a część się tylko przed nami broniła. I zachowała się korespondencja, gdzie dowództwo ósmego korpusu no po prostu skarży się na dowództwo siódmego korpusu, że to, co się dzieje pod Krasnobrodem i Suchowolą, to jest wina drugiego niemieckiego korpusu, który powoduje, że odsłania nasze flanki, nie chronicie nas od północy, gdzie jest nasz front? Jedni, drugich się pytali, co wy robicie? Skąd ci Polacy się w ogóle biorą? Jakim cudem ta wroga dywizja przeszła przez wasze pozycje? Odpowiedź: no bo tam naszych pozycji już nie ma. Klasyczny przykład to jest bój w rejonie Cześniki Łabunie. Trzy dni 20, 21, 22 września Oddziały niemieckie toczyły w tym rejonie ciężką bitwę z naszą 39. dywizją piechoty rezerwowej. Po trzech dniach ciężkich walk, wzajemnych kontrataków ataków po prostu sobie poszły. Znaczy, mówimy o Niemcach? Tak, po prostu Niemcy. 22 września wieczorem wzięli i się stamtąd zawinęli. Dostali rozkaz, że się mają wycofać przez Zamość na zachód, to sobie wzięli i poszli. Myśmy so sądzili, że myśmy ich po prostu wzięli i pobili, bo oni ponosili duże straty, ale koniec końców niemiecka 27 Dywizja Piechoty, jak się prześledzi jej działanie, to jest tak, że ona wykazuje się agresywną postawą w tym momencie, po czym zrywa kontakt i zaczyna odchodzić. Potem zostaje zawrócona z powrotem, bo jest oczywiście straszna awantura. Dlaczego odsłaniacie własne skrzydło? Co wy robicie? No bo mamy rozkaz, że mamy się wycofać do zamłości, nam przyjść Armia ale to jeszcze są Polacy. Wracajcie. No i właśnie, i czy ten chaos ze strony niemieckiej pozwolił części polskich wojsk dojść do granicy? No niestety to była bardzo krwawa bitwa. My i tak mogliśmy walczyć przez tydzień, a potem musielibyśmy się poddać, bo już nie było skąd brać amunicji. Szeregi żołnierskie topniały. 23 września część naszych związków taktycznych została zniszczona kontratakiem, przede wszystkim niemieckiej 8 dywizji Piechoty od Południa i elementów 2 dywizji pancernej. Na przykład niemiecka 2 dywizja pancerna 23 września gwałtownie uderzyła na na naszą dywizję improwizowaną piechoty, pobiła ją, a potem wróciła sobie spokojnie do Rawy Ruskiej. Ale ostatecznie 25 września te wojska niemieckie, które biły się z nami pod Krasnobrodem, one zaczęły cofać się na zachód. Nawet niemiecka 8. dywizja piechoty zaczęła cofać się na zachód, bo miała taki rozkaz, a my zaczęliśmy ją częściowo gonić. Jakbyśmy jej tak szybko nie gonili, to może ona by nie walczyła z nami dalej, ale ona musiała robić przystanki, musiała znowu przyjmować naszą walkę. To była taka bitwa, gdzie na końcu to my narzucaliśmy Niemcom, że się chcemy bić, a oni mieli sprzeczne rozkazy z tego rejonu Krasnobrodu, to Walki przeniosły się bardziej na zachód i Niemcy zablokowali marsz resztek wojsk generała przedrzymirskiego. 26 września nasi generałowie z grup operacyjnych, które jeszcze walczyły, zebrali się i zapadła decyzja o kapitulacji. Dlatego, że niemiecka 27 Dywizja Piechoty od północy, niemiecka 8 Dywizja Piechoty na zachodzie i 28 Dywizja Piechoty od południa realnie blokowały możliwość przyjęcia. Przebijania się wojsk polskich. Ale to nie jest tak, że my byliśmy w jakimś kotle, że my byliśmy okrążeni. Kto nie chciał się poddać, kto chciał się przebijać dalej, ten mógł. My 26 września zdecydowaliśmy się skapitulować, bo, po pierwsze, nie mieliśmy już amunicji, po drugie, wojska były już całkowicie wyczerpane i poddawała się ostatnia armia Wojska Polskiego w polu. W tym sensie, że oczywiście w tym czasie walczyła jeszcze Warszawa. Generał Kleberg organizował swoją grupę operacyjną, szedł z nią na zachód, ale to było największe zgrupowanie Wojska Polskiego, które jeszcze walczyło w polu. Ono 26-27 września skapitulowało, ale do niewoli poszło to tylko paru generałów, ale żołnierzy relatywnie niewiele, dlatego że już wcześniej część żołnierzy albo poległa, albo się w ogóle rozproszyła po okolicy i myśmy się poddawali tak naprawdę, bo raz nie było wolnych dróg odwrotu na zachód, ale dwa już było wiadomo, że armia czerwona nadeszła, także ona już się zbliża do zamościa, ona już stoi w Lwowie i nasi dowódcy, nasi oficerowie woleli poddawać się Wehrmachtowi niż armii czerwonej. Kto uciekał na wschód, kto się poddawał wcześniej armii czerwonej, ten jak wiemy, spośród oficerów nie przeżył, bo potem w roku 40 w Związku Radzieckim dokonano mordu na, na polskich oficerach. Ale ta dramatyczna druga bitwa o Tomaszów Lubelski jest o tyle niezwykła, że myśmy no, spychali 14. Armię Niemiecką. To były dni zmagań, gdzie niemieckie bataliony i pułki piechoty musiały walczyć z nami jak równy z równym. Czy możemy pokusić się zatem o taką opinię, że druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim w aspekcie ofensywnego działania Wojska Polskiego była skuteczniejsza niż nawet bitwa pod Bzurą? No była zdecydowanie bardziej skuteczna. Myśmy w kampanii 1939 roku nigdy nie rozbili żadnej niemieckiej dywizji. Tak naprawdę nie rozbiliśmy żadnego pułku. Ale jeżeli gdzieś wskazywać na rozbicie lub rozproszenie niemieckich batalionów piechoty, to dopiero 22, 23, 24 września 1939 roku w drugiej bitwie o Tomaszów Lubelski. Oczywiście miejmy świadomość, Niemców w drugiej bitwie o Tomaszów Lubelski nie zginęło więcej jak tysiąc. Nasze straty też nie były jakoś wiele większe. Łącznie Niemcy z zabitymi, z rannymi, z zaginionymi, no mieli góra 3000 żołnierza, ale jak na warunki września 1939 roku, to bardzo dużo. Jak gdzieś niemiecki batalion miał 20 zabitych, 40 rannych i 20 zaginionych, to to naprawdę były gigantyczne straty, jak na kampanię 1939 roku. To dlaczego ta bitwa, te 3 dni chwały oręża polskiego, nie funkcjonuje tak mocno w narracji o kampanii wrześniowej, jak chociażby, no, wspomniana bitwa nad Bzurą? Bitwy 30 roku weszły do kanonu naszej historii, do świadomości społecznej jeszcze w czasach PRL-owskich. Nie było dobrą rzeczą eksponowanie drugiej bitwy o Tomaszów Lubelski w historiografii PRL-u. Dlatego, że tam trzeba byłoby mówić, że przeciwnikiem był nie tylko Wehrmacht, ale i Armia Czerwona. Że trzeba było mówić o tym, że 25-26 września w rejon Zamościa zaczęły podchodzić oddziały radzieckie. I nasi generałowie, nasi dowódcy woleli poddać się Niemcom niż Rosjanom. Druga bitwa o Tomaszów Lubelski w w wymiarze operacyjnym, ona w ogóle też się odbyła właśnie w taki sposób z powodu interwencji Armii Czerwonej. Bo 17 i 18 września wojska niemieckie otrzymały rozkaz zatrzymania się na linii rzeki Wieprz. Nienaciskania wojsk generała Dęba Biernackiego, które odtwarzały się między Wieprzem a Bugiem. Mało tego, kiedy 19 września czołowe oddziały radzieckie dotarły do Włodzimierza Wołyńskiego, to dostały rozkaz od 20 września nie przekraczać Bugu i nie nacierać bardziej na zoo. Zachód. Właśnie w czasie drugiej bitwy o Tomaszów Lubelski, zwłaszcza między 20 a 23 września, wojska Armii Czerwonej celowo zostały zatrzymane na linii Bugu, tak jak w tym samym czasie wojska niemieckie dostały rozkaz odwrotu w kierunku Wisły i Sanu. Chodziło o to, żeby te dwie armie się nie postrzelały przez przypadek. Zapadła na wysokim szczeblu decyzja, że wojska radzieckie zatrzymują się, by dać Wehrmachtowi 72 godziny na wycofanie się. I właśnie te 72 godziny to były te 72 godziny kluczowych, najbardziej intensywnych walk pod Tomaszowem Lubelskim. Bo gdyby nie to, to ta armia czerwona zwaliłaby nam się na plecy wcześniej. I ta bitwa wyglądałaby jeszcze inaczej. Jest to więc bitwa nietypowa, bitwa dramatyczna, nietypowa dlatego, że myśmy tam tych Niemców jednak przepychali. To jest bardzo rzadki przypadek, żebyśmy. Trzy razy jakąś miejscowość przez trzy dni z rzędu zdobywali. To jest jednak rzadki przypadek, żebyśmy w atakach rozpraszali, znosili niemieckie kompanie czy bataliony. A jednocześnie to jest jedyna bitwa kampanii wrześniowej, gdzie Niemcy się pogubili. Zupełnie nie wiedzieli, co mają robić. Ta niezdolność do współdziałania 7 VII i 8 Korpusu Armijnego 14 Armii sprawiła, że Niemcy ponieśli straty w zabitych, rannych, zaginionych, idących w setki. No ale to jest ich problem. I koniec końców, druga bitwa o Tomaszów Lubelski w mojej opinii jest najbardziej Intensywną bitwą całej kampanii 1939 roku. Norbert, dziękuję Ci za tym za przedstawienie tej historii, bitwy nieco zapomnianej, a jak mówisz, yy, najbardziej niezwykłej bitwy kampanii wrześniowej. Także dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.